TVP Info, czas na prognozę pogody. Marzena Kawa, dzień dobry. Zima wraz z zimową pogodą odsunęła się na wschód i tylko tam jeszcze będą pojawiały się w nocy, a także jutro zanikające już opady śniegu. Nad pozostałymi regionami pojawi się cieplejsze powietrze atlantyckie i pogoda będzie bardziej przypominała jesień. Jesień z chmurami, z deszczem, ale z coraz wyższą temperaturą. Noc na krańcach wschodnich pochmurna, właściwie w całym kraju niebo będzie zachmurzone. Z tą różnicą, że na krańcach wschodnich będzie sypać jeszcze sam śnieg. W centrum od Małopolski przez ziemię łódzką po Mazowsze, także po Warmię i Mazury będą to opady mieszane. Deszczu ze śniegiem, zatem na drogach Polski centralnej, także południowej będzie bardzo ślisko. Im dalej na zachód, tym więcej opadów już samego deszczu, bo też temperatura będzie wyższa. Tej nocy do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim, 3 wszędzie od Dolnego Śląska Górnego przez ziemię lubuską po Wielkopolskę, 2 stopnie na wybrzeżu, no a jeszcze na krańcach wschodnich i w centrum kraju niezbyt ciepło. 1 stopień powyżej 0, 0 w Małopolsce i minus 2 stopnie na Podkarpaciu. Tu będzie tej nocy najzimniej. Jutro od rana szanse na to, żeby zobaczyć jakiekolwiek przejaśnienia, mają tylko mieszkańcy wybrzeża oraz Pomorza. Wszędzie na zachodzie niebo będzie zachmurzone, będzie padać deszcz. W centrum będą to jeszcze opady mieszane deszczu ze śniegiem. I na krańcach wschodnich ma sypać początkowo sam śnieg. Tu też będzie najzimniej, tylko 1 stopień, 2 na Suwalszczyźnie, ale już 4-5 w centrum kraju, do 7 na wybrzeżu w Wielkopolsce, 8 na Pomorzu Zachodnim i 9 stopni na Dolnym i na Górnym Śląsku. Tu będzie najcieplej, ciśnienie będzie spadać. Fronty atmosferyczne przewędrują razem z opadami, ale jednocześnie przyniosą nam to ciepłe, wspomniane już przeze mnie powietrze, które sprawi, że do końca tygodnia będziemy mieć nawet do 13 stopni. Do zobaczenia.